Jeszcze raz witam, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Aleksandra Zalewska na kanale Aleksandra Zalewska Indie, Polka mieszkająca w Indiach. Staram się ten kraj odczarować, przybliżyć, pokazać, że jest wspaniały i pomagają mi w tym bardzo moi czwartkowi goście. Dlatego, że od ponad 2 miesięcy spotykam się co czwartek o godzinie 18 z jakąś niezwykłą osobą, a dzisiaj uwierzcie mi, naprawdę niezwykłą, która ma swoje własne spojrzenie na temat Indii, swoje własne doświadczenia i no właśnie, jakie one będą. Moim dzisiejszym gościem jest Karolina Szwed, która teraz więcej o sobie opowie. Koniecznie przybliż, bo nie wszyscy może czytali zapowiedź. To witam wszystkich, dobry wieczór. To nazywam się Karolina Szwed i jeżdżę do Indii od 2005 roku, czyli od bardzo dawna. Od studiów zaczęłam wyjeżdżać do Indii i tak już zostało, że tak powiem. Im dłużej byłam, tym dłużej chciałam zostać, więc no, po prostu już tam jakby zamieszkałam po części, a po części tu i tak jeżdżę w tą i z powrotem, że tak powiem. Okej. Czyli pierwsze doświadczenia, to jakie były doświadczenia, że jednak zdecydowałaś się wrócić? Pierwsze doświadczenia no, było cudowne, ponieważ to był 2005 rok. Ja wtedy byłam na pierwszym roku studiów, a pochodzę z Kielc, więc z Kielc do Krakowa się przeprowadziłam, czyli taka nowa podróż wewnątrz Polska, a potem zaczęłam jeździć do Instytutu Grotowskiego do Wrocławia, wtedy to był ośrodek Grotowskiego i zaczęłam brać udział w warsztatach teatralnych i tam poznałam moje koleżanki Justynę i Izę i inne osoby, które mi opowiadały o grupie Milon Mela z Indii, która była i przyjedzie znowu z warsztatami takich tradycyjnych sztuk indyjskich, właśnie performatywnych, i że są super i w ogóle. No i ja uczestniczyłam w tych warsztatach w Polsce, pod Wrocławiem. Potem pojechałam do Włoch tego samego roku, żeby uczestniczyć w tych warsztatach jeszcze raz. I we Włoszech ci Hindusi mówią do nas tak, że no to przyjedźcie do Indii. A my tak, 2005 rok w Polsce, no to był inne to było lata niż teraz, nie latało się tak. A my tak, aha, no ale za co? No bo takie podstawowe pytanie. Oni mówią, nie, wy nam nie musicie płacić za te warsztaty, to tam możecie, tylko po prostu przylećcie tam na 2 miesiące, będzie fajnie. My tak, aha, no dobra, to przyjedziemy. I tak, no to teraz. No ale jak się chce, to wszystko da się zrobić. No i jednak uzbierało się te pieniądze właśnie z koleżankami, jeszcze kolega z nami pojechał. Do tej grupy pojechaliśmy do Bengalu. Koło Shantiniketan jest taka wioska Bolpur i właśnie w niej Theater House, który jest prowadzony przez Abaniego Biswasa, który współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 80. On prowadzi tą grupę, więc tam uczestniczyłam w warsztatach, gdzie były właśnie pieśni z baulami, takimi muzykami wyznającymi bhakti, czyli oni tylko chodzą, śpiewają, wyznają w ten sposób swoją miłość do Boga. Były zajęcia z nimi, były zajęcia jakieś takie, że się chodziło w takiej medytacji, było taniec czoł, taki z takimi maskami, trochę akrobatyczny. Było kalari pajacu, był taniec gotipua z oriscy, o którym potem pisałam pracę licencjacką i magisterską, więc było bardzo dużo ciekawych, niesamowitych rzeczy, które otworzyły mi umysł po prostu totalnie i pomyślałam, wow, Europa jest taka nudna. I taka malutka, i taka jednolita. Jak się teraz porówna całą Europę z tymi jedynymi Indiami, to się okazuje, że w sumie nic to nie ma. No nie. I właśnie to, że mnie zawsze zainteresował teatr i ruch i zobaczyłam, że u nas ten ruch, no taniec współczesny, taniec, nie wiem, jakiś folkowy, jakiś tam, ale taniec indyjski to w ogóle nagle coś po prostu totalnie jest się, każda część ciała jest idzie w inną stronę i jak ty się skoordynować. I dla mnie to było takie wow, niesamowite. I to było właśnie to takie wielkie odkrycie dla mnie, że jednak Europa nie jest pępkiem świata, że jest tyle różnych ciekawych kultur, miejsc i możliwości życia, że no
To spowodowało to, że już po powrocie, albo nawet jeszcze przed powrotem z Indii, myślałam, co tu zrobić, żeby wrócić do tych Indii. Okej. Ale to powiedz mi w takim razie, czy ty coś wiedziałaś, słyszałaś na temat Indii, zanim pierwszy raz stwierdziłaś, a no dobra, w sumie skoczę na 2 miesiące, co mi tam? No bo wiesz, wiele osób jednak kojarzy z Indie, co 60 sekund kobieta jest gwałcona i tak dalej, a nie oszukujmy się, że te lata 2000, początek, no to tym bardziej jeszcze mniej było informacji o tym kraju. No może to nawet lepiej, wiesz, że było mniej informacji, bo właśnie teraz mi się wydaje, że te informacje są tak rozbuchane czasem, że coś się gdzieś wydarzyło, jeden jakiś przypadek, a to po prostu wszyscy potem tylko o tym mówią w kontekście Indii, prawda? A wtedy nie było tych informacji, więc może to było o tyle łatwiej. Ale tak, ja w ogóle o Indiach, ale w taki dziwny sposób w ogóle już wiedziałam, bo ja się interesowałam Jerzym Grotowskim wcześniej, jeszcze w liceum, jak mieszkałam w Kielcach, i czytałam książki o nim, i tam był taki mędrzec, Sri Ramana Maharishi, Tiruvannamalai, czyli południowe, centralne właściwie Tamil Nadu, i taka góra, święta góra płomienia, Arunachala, prawda? I to czytając o tym Grotowskim, po prostu mam lat, nie wiem, 12, 13, czytam zawzięcie, myślę, jakiś dziadek, jakaś góra, w ogóle, jakaś nierealna historia i jakby nigdy w życiu wtedy bym nie pomyślała, że doprowadzi mnie kiedyś to, że ja tam po prostu wejdę na tą górę i będę tam jeździła dosyć regularnie, jak jestem w Indiach, więc jakby wtedy już o tych Indiach słyszałam, coś tam wiedziałam, ale nie miałam takiej wiedzy jeszcze wtedy, bo ja studiowałam teatrologię. Dopiero po powrocie w sumie, po myśle wyjazdu do Indii zaczęłam chodzić na różne zajęcia na uniwersytecie z profesorem Piekarskim, który był niesamowitym naprawdę nauczycielem i wykładowcą, i wieloma innymi osobami, ale nie miałam żadnego wyobrażenia o Indiach. Nie miałam czasu, bo tak, tutaj studia, to trzeba było pracować, żeby zarobić na te Indie i no i nie było czasu myśleć o tym, czy to ma jakiś sens, czy ja mam się bać, czy nie, ale przez to, że my znałyśmy te osoby, które prowadziły te warsztaty, znałyśmy Abhyaniego Biswasa już wcześniej, więc było tak, no nie, no my was odbierzemy tam w Delhi, jakiś znajomy was odbierze z lotniska, wsadzi was w pociąg, pociągiem te, wiadomo ile tam, 30 parę godzin do Kalkuty, w Kalkuty ktoś tam inny was odbierze, wsadzi w inny pociąg, a potem w Shantiniki tak ktoś was odbierze i po prostu zawiezie, a my okej. No tak, przecież to jest tak normalne, nie? Że jedziesz na drugi koniec świata i tam wsiadasz do jakiegoś pociągu, w zasadzie nie wiesz, jak ta kolej tam funkcjonuje, ale jest okej. No i co? Tak, tak. I co pamiętasz z tej pierwszej podróży koleją, powiedz? Bo przyznam, że... Pierwsza podróż koleją to dla nas była taka ciekawa bardzo. Po pierwsze było zimno. I to, prawda, dolotuje się zawsze do Delhi wtedy tak nad ranem, prawda, od pierwszej czy drugiej, było ciemno, zimno, te ognie, jak się tam, to stare lotnisko jeszcze było, nie wiem, czy to pamiętasz, takie się jechało, takie czarna w ogóle droga i ludzie palili ogniska i ta czarność, te ogniska, ludzie, wiesz, tak opatuleni, prawda, śmiesznie, to było absurdalne. No i potem ten pociąg. No dobra, no pociąg, nie ma szyb, prawda, bo to było oczywiście najtańsza klasa, sleeper class, no nie, żeby jakoś przeżyć bez, no i my tak, no dobra, no fajnie, w sumie spoko, dobra. I najbardziej nas intrygowało to, że oczywiście my tak, no po 5 minutach każdy książkę bierze, albo ktoś zaczyna coś grać w coś, albo ktoś chce słuchać muzyki, albo rozmawiamy, albo coś robimy, a był taki pan właśnie, który tam siedział i nic. I my tak, jej, jak on tak może, prawda, siedzieć i nic. I po prostu tak już 4 godziny siedzi i nic. Ewentualnie może coś zjeść, ale tak to nic nie robi, prawda? I to było dla nas intrygujące, jak można tak siedzieć i nic nie robić. No. I to zapisałam z tego pociągu. Oczywiście każdy bał się iść do toalety i każdy próbował tylko byle raz iść, nie więcej razy, jak nie trzeba. A jednak no nie. Te parę godzin może tak. Być ciężko. Dokładnie, więc jakby no, takie wspomnienia, ale tak, to było taki, przez to, że my nie mieliśmy wtedy żadnych takich, znaliśmy tych Hindusów i my ich szanowaliśmy bardzo, tych, którzy uczyli na tych warsztatach, za ich umiejętności, więc my nie mieliśmy jakiegoś takiego z góry wymyślonego, że Indie są brudne, że Indie są
straszne, że mamy się bać, albo mamy się, nie wiem, odkażać cały czas, nie wiadomo. Tylko jakby wierzyliśmy, że to jest nasz cel, te warsztaty i nauka tego, także jakby nic poza tym nie mieliśmy. No tym bardziej, że z punktu widzenia rzeczywiście teatru Grotowskiego, no to myślę, że przeszłaś przez tyle różnych rzeczy, przez tyle różnych procesów, że już w pewnym momencie człowiek po prostu się wyzbywa wszystkiego, wszelkich granic, bo ja przyznam szczerze, że chodziłam właśnie do LARTu, do Doroty Pomykały No i sama wiesz, co tam się działo. Generalnie to jest tak, wiesz, na początku przychodzisz, tak będziemy tutaj, wiesz, się uczyć, a potem nagle się okazuje, że to jest jakaś taka w ogóle transformacja, bo tego się inaczej tak. Nie da nazwać, nie? Taka transformacja, która właśnie uświadamia ci w pewnym momencie, czy ty się w ogóle do tego nadajesz, czy tobie się wydaje, że ty, wiesz, aktorstwo i te sztuki to jest twoja bajka, czy to jest w ogóle jakiś zupełnie inny klimat, tak, tak, więc... Tak, tak, myślę, dokładnie. Takie aktorstwo i Indie zdecydowanie idą w parze gdzieś, to się z tobą zgodzę. No ale to w takim razie czekaj, od tego 2005 roku ile razy już byłaś w Indiach? Oj, to ciężko, mnie pytał pan ostatnio w Efararo, przecież w Aurowiny. I pyta, a w 2005 roku, a w 2006, a w 2007 i tak 45 minut, a ja tak... Ja nie pamiętam, bo nic już. Byłam regularnie. Tak naprawdę ja wymyśliłam sobie po tym pobycie, że żeby wrócić do Indii, to muszę mieć jakieś cele, bo ja zaczęłam, to był mój po pierwszym roku studiów tak w ogóle, więc myślę, no to nie mogę przerwać studiów, jechać do Indii. No to muszę najlepiej pisać pracę o tańcu indyjskim. Więc na teatrologii byłam, więc taniec, teatr, wiadomo, Natia Siastra i różne takie rzeczy. Więc powiedziałam, że to jest dla mnie ciekawe i rozmawiałam tam z moimi prowadzącymi zajęcia, którzy bardzo byli sympatyczni, wyrozumiali i zaciekawieni też tym tematem. I oni powiedzieli, tak, tak, tylko wie pani, my nie możemy pani zapłacić za jakieś tam badania naukowe, ale jak pani wyjedzie, to potem pani zda i jakby to nie ma problemu. Więc jakby już potem zaczęłam jeździć na parę miesięcy co roku, żeby być w Indiach. Tam zaczęłam się, oczywiście prowadziłam badania naukowe o tańcu, bo była turysty. Oczywiście tańczyłam i na kalari jeździłam, tak to musiałam podzielić wszystko na jogę oczywiście i takie różne rzeczy. No a jak wracałam, no to zdawałam egzaminy, po czym musiałam pracować, żeby zarobić na kolejne Indie, a pracowałam wtedy dorywczo w Instytucie Grotowskiego, więc to wszystko było takie połączone, że tak powiem. No i tak właśnie to trwało. No i zapisałam pracę licencjacką, po czym, która się podobała bardzo, po czym dostałam się na studia magisterskie, żeby dalej to kontynuować. I żeby dokończyć tą pracę, bo tam miałam bardzo dużo materiałów tak naprawdę zebranych, do licencjatu to było za dużo, więc musiałam bardzo okroić. Potem właśnie i coraz dłużej w tych Indiach przebywałam, a coraz mniej w Polsce, zbierając oczywiście materiały naukowe również. A potem było tak, że jak już napisałam tą pracę magisterską, która zresztą dostała pierwszą nagrodę w Polsce z Instytutu Raszewskiego w Warszawie, to było bardzo fajne i miłe. No to stwierdziłam, no dobrze, no to pojadę teraz na dłużej. No i byłam sobie dłużej właśnie, wtedy byłam dłużej chyba w Kerali, w Trivandrum, na Kalari Payattu właśnie, tam mieszkałam przy Kalari, to było w ogóle fajne. I w ogóle i byłam sobie... No właśnie, nie wiem, ale czekaj, miesięcy. stop, bo musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, ponieważ dla nich pewnie kwestia sztuk performatywnych jeszcze jest w miarę zrozumiała, ale już połączenie tego z kulturą indyjską i z tym, o jakim tańcu w ogóle mowa? Jakie kelari? Co to jest? W ogóle wiesz, dwie różne części Indii, dwie różne jakby strefy. Musisz to wyjaśnić, więc wyjaśnij, jaki taniec tradycyjny, gdzie i że w innej części, no bo powiedzieliśmy o tym, że jesteś też mistrzem sztuk walki i jeszcze instruktorem jogi, więc jak to, gdzie, w którym momencie, wiesz, wytłumacz to. Tak, w którym momencie? No to Kalari właśnie było już od samego początku. Taniec indyjski był inny, bo był właśnie Gotipuła, tak naprawdę taniec Gotipuła. Z niego między innymi zrobiono tak naprawdę Odissi, czyli taniec klasyczny indyjski, którym to się już od 2009 zaczęłam zajmować roku. I joga była zawsze, bo joga jakby była zawsze, wszędzie i gdziekolwiek nie byłam, to się zajmowałam jogą. A Kalari Payattu to jest indyjska sztuka walki. Wywodzi się z południa, z Kerali, jak tam jest mapa, to na samym południu.
lewa strona, zachodnia. I to no, mówią Hindusi, że to jest najstarsza sztuka walki. Tak też mówią w Nepalu, bo byłam, nie mówiąc, że się tym zajmuję i dokładnie to samo powiedzieli, czy taka jest prawda, to nie wiem. A taniec Odissi, to jest taniec Odissi, pochodzi z Orissy, z Odiszy teraz się mówi, bo się zmieniła nazwa stanu no właśnie, w 2009 roku. Prawda jest taka, że ja nawet dzisiaj pisałam artykuł na swój blog, bo co tydzień, i tu też zachęcam, na blogu Atelier Podróży się pojawia artykuł pod tytułem 10 rzeczy, które musisz zrobić w, i tam są poszczególne stany. No i właśnie dzisiaj pomyślałam sobie, no tak, w sumie będziemy rozmawiać o tym tradycyjnym tańcu z Orissy, z Odiszy, jak to nazwać? No i prawda jest taka, że jednak w nomenklaturze polskiej nadal funkcjonuje to jako Orissa. Jakby ta Odisza z Orissą w Indiach, to tak jak Mumbai i Bombaj, wiesz. Nikt do końca nie wie i każdy używa tego tak zamiennie. Ale w Polsce nadal jeszcze jest Orissa, także... Tak, tak, ale oficjalnie to zostało zmienione, bo jeszcze to było w mojej pracy magisterskiej właśnie o tym, że w Indiach zmieniono rzeczywiście to, bo Odisza tam było związane z tymi poprzednimi, prawda, wiekami i tak dalej. Tak, że Orissa jest łatwiej mówić. No to właśnie ten taniec klasyczny indyjski, którym ja się zajmuję, bo jest wiele różnych tańców klasycznych indyjskich, to jest taniec Odissi, właśnie z Orissy. I jest on dosyć no, specyficzny, wszystko tam jest w tych Indiach podobne i niepodobne jednocześnie. Także oczywiście jakby ten mudry, abhinaya, czyli wyraz twarzy, rytmy oczywiście specyficzne, ale Odissi jakby ma to do siebie, że bardzo dużo rusza się jakby korpusem swoim, a na przykład Bharatanatyam jest się zawsze sztywnym. To jakby taka bardzo podstawowa różnica pomiędzy Odissi a innymi tańcami. Ale właśnie tak, no tak. I yoga. Yoga, to tak jak mówię, że yoga była zawsze, bo o jodze pisałam już za czasów, kiedy się interesowałam Grotowskim, wiadomo, że on wykorzystywał w treningu aktorskim jogę i jakby byłam na takich warsztatach też z różnymi tam osobami jeszcze, które już nie żyje, Zygmunt Molik, ale uczestniczyłam w takich warsztatach i on różne pokazywał ćwiczenia z Reną Milecką, która zrobiła parateatr z tego taki własny. Także no ta joga się po prostu zawsze też po prostu była w moim życiu obecna, że tak powiem. Okej, no ale w takim razie jak trafiłaś do tej Kerali i skąd jakby z tego tańca i jogi wzięły się te sztuki walki? No bo tu musimy też powiedzieć tak naszym słuchaczom i widzom, którzy wiecie, sztuki walki, no to no nie wiem, karate i tak dalej, gdzieś się kojarzy z jakimiś ruchami, ciałem i tak dalej, ale Kalari, bo ja będę mówić w skrócie, będzie bardziej zrozumiałe, ale Kalari to jest sztuka taka bardzo specyficzna. Oprócz tego, że sztukmistrze, bo chyba tak to trzeba nazwać, tej walki, jakby oni ćwiczą na takim bardzo specyficznym ringu, w zasadzie wysypanym piachem z takimi ścianami, no trochę jak człowiek to ogląda, bo są takie pokazy w Kerali i można się na to wybrać, no to czuje się trochę jakby, no nie wiem, wybrał się na jakąś arenę z czasów rzymskich, gdzie po prostu tam jacyś gladiatorzy walczą, bo tak to dokładnie wygląda. Co prawda zaczyna się bardzo tak, nie wiem, klimatycznie i sentymentalnie tą modlitwą i światełkami, a potem nagle zaczyna się tłuczenie mieczami, kijami, tarcze, skoki, przez te okręgi jakieś z ogniem i tak dalej, no to jest jakaś masakra w ogóle. Tak, tak, no tak, ale właśnie skąd ja to mi się wzięło to Kalari, po prostu jeden z mistrzów właśnie Kalari Payatu, on uczył podczas tych warsztatów koło Shantiniketan. Jakby był częścią tego treningu aktorskiego tam. I tak było, tak właśnie poznałam tego nauczyciela, no i po prostu potem do niego jeździłam. Potem zmieniłam szkołę właśnie w Trivandrum, także na styl południowy też Tekan, a potem zmieniłam styl w Chennai na północny. Także, ale jeżeli chodzi o to, bo Kalari ma tą specyficzną budowlę, która szczególnie dla stylu północnego jest taka, że to jest jakby w ziemi wyżłobiona przez i do tego jest potem dach, prawda? Czyli to jest wykopane w ziemi, że tak powiem, i ćwiczy się na właśnie takim, na ziemi, na takiej glinie jakby. Na takim, tak, ale to jest taki ostry, właśnie to nie jest taki, gdyby to był piach, może byłoby to łatwiej, ale to jest taki ostry piach, że tak powiem, czyli często po prostu stopy się zdziera na tym też.
To są jakieś takie małe kamyczki. Mówi się, że w tej ziemi, jak się co roku się zmienia to podłoże, tam się niby daje 14 różnych ziół i jak na przykład ktoś sobie coś uszkodzi, prawda, do krwi, no to nic ci się nie stanie, żadne zakażenie nie wejdzie, ponieważ ta ziemia ma te zioła, które są jakieś antybakteryjne, więc jakby tam podobno tak jest. Ale czekaj, podobno czy tak jest? No bo jak ćwiczyłaś, to pewnie nieraz się zdarłaś, no i... Tak, no i nic, żyje nadal, więc tak jest. Nie no, po prostu czasami jakby widziałam, jak oni to robią w niektórych kalarii, prawda? Mogłam uczestniczyć w tym wkładzeniu tej ziemi i widziałam, że wsypują jakieś dodatkowe rzeczy, ale nie zawsze, prawda, oni takie rzeczy robią, czasami mogą nie mieć danego zioła, więc nie będzie 14, tylko 10. Wiemy, jak to jest w Indiach, że to jakby nie bardzo jest płynne. Ale słuchaj, dopóki jest kurkuma, to jest dobrze, bo ona jest antyseptyczna, więc wystarczy kurkuma i już jakoś się dojedzie dalej. Tak, ale to tutaj kurkumy właśnie tam w tym Trivandrum, jak byłam już w tej drugiej szkole kalarii, u takiego najstarszego żyjącego obecnie mistrza, Tanka Pan Asan, będzie miał chyba 91 urodziny w tym roku, to tam była taka dziewczyna francuska, my byłyśmy młode, walczyłyśmy na miecz i tarczę i to jakoś tak na samym początku było i ja ją miałam uderzyć w głowę mieczem, ona miała to obronić, ale ja chciałam uderzyć, ona chciała zobaczyć, czy ja już uderzam i dostała mieczem w głowę. I tak dostała, że jej się polała krew. I to oni zrobili właśnie nauczyciele, czyli mi tam wziął kurkumę i na tą głowę jej dał, prawda? No ale my tak, no dobra, tutaj te miecze, prawda, wiadomo, nie są jakiejś jakości, nie wiadomo jakiej, czasami nie jest nawet rdzana nikt, taka lekka, prawda, czy tam gdzie nie wiadomo, no to mówimy, dobra, nie, to idziemy do szpitala, żeby zobaczyli, co tam się jej stało. A doktor na nas patrzy, mówi, co wy zwariowaliście, kurkumo? Także ta kurkuma też jest różnie z nią, może być. No różnie, różnie, ale powiem ci, że mnie na przykład ostatnio zaskoczyło, że tak jak u nas na przykład w szpitalach, czy w ogóle jakby w domu, wiesz, no ewentualnie woda utleniona, ale jodyna to jest jakby wielkie nie. No nikt już nie używa jodyny, no bo jakby przyjęło się, że jodyna po prostu tam wypala, spala tą ranę i tam nie pozwala jej się dobrze goić. A w Indiach nie? Aha. W Indiach normalnie jak na przykład kupiłam sobie taki płyn do płukania gardła, jak tam wiesz, cię boli gardło, on jest normalnie z jodyną. Jak kupisz sobie coś do odkażania rany, to też jest z jodyną. Więc jakby w Indiach w ogóle było dobrze, jest dobrze, po co zmieniać, po co psuć? No, także, w sumie tak. Także wiesz, kurkuma tak. Też jest dobra. Nie wiem, co jest lepsze, kurkuma czy jodyna w tym wypadku, ale tak. Myślę, że koleżanka jednak miała jakieś szwy na głowie, co? Wiesz, nie miała, bo się okazało, że to nie było aż takie głębokie, tylko po prostu no, polała się trochę krew, ale właśnie nie ten, nie musiała mieć szwów na szczęście, ale śmiali się potem w chajszopie okolicznym, że co, kokos ci na głowę spadł? Także ona tak. Kogo na głowę to pół biedy, ale patrzcie, to jest ta Karolina, co ci na głowę mieczem, nie? No. No powiem ci, że sława, niezła sława. Ale czy w Polsce są jakieś ośrodki, gdzie można praktykować kalarii, czy nie bardzo? W Polsce teraz Justyna, moja koleżanka, z którą byłyśmy w Indiach po raz pierwszy, Justyna we Wrocławiu, jej mąż jest Hindusem i oni mają kalarii studio. I nie, jak przestrzenie mają chyba nadal w swojej przestrzeni, tylko wynajmują salę, ale jakby działają już od wielu lat, więc we Wrocławiu jest takie miejsce, które jest regularna praktyka. O, okej. Okay. I zainteresowanie duże, małe, średnie? Nie wiem nawet, jak to teraz wygląda. Wydaje mi się, że jest nie najgorzej, tak w porównaniu, ale oni no w sumie od 2009 czy 2010 już to prowadzą regularnie właśnie, więc na pewno to nie jest tak jak z karate czy z czymś innym, że po prostu jest 150 osób na sali, prawda? Wiadomo, coś takiego. Ale myślę, że jest coraz lepiej. Myślę, że jest coraz lepiej, bo ludzie teraz chcą nowych rzeczy się uczyć, jakichś niespotykanych, także... A będzie, że karate to jeszcze pół biedy, no bo jednak to, tam są jakieś takie zasady, i tam teoretycznie nie ma więcej osób niż pewna określona grupa, ale jak poszłam na zajęcia z Krav Magi,
to po prostu naprawdę i tłum, jaki tam był, i na dodatek jaki to był tłum, tam w większości to byli chyba jacyś po wyrokach tacy, wiesz, co dopiero wyszli z więzienia i próbują się jakoś obronić przed mafią, która chce ich dopaść. Natomiast co do tego, co my wiemy o Indiach, a czego nie wiemy, no właśnie, bo tak jak to Kalahari, to jest niebywałe widowisko. Naprawdę, wydaje mi się, że zabrać ludzi i pokazać im taki pokaz Kalahari, to jest naprawdę dużo ciekawsze niż, no nie wiem, zabrać ich na pokaz właśnie karate, czy judo, czy jakichś innych sztuk walki, chociaż tai chi to tam, wiesz, wszyscy haha znają, no ale mimo wszystko jest trochę nudne, a tutaj Kalahari ma w sobie coś takiego. I to samo teraz widzisz. U mnie na relacji, na stories było ostatnio, właśnie rzuciłam o Vastu Shastrze. I wszyscy tak, co to jest? No i nagle się okazuje, że Vastu Shastra to jest takie indyjskie feng shui, no i wszyscy, a no to pewnie oni tam od Chińczyków, no właśnie nie, bo się okazuje, że Vastu ma 5000 lat, a feng shui ma 3000 lat. I teraz kto ma rację? I widzisz, to jest taka sytuacja, że my naprawdę z naszego europocentrycznego punktu widzenia nic nie wiemy o Indiach, o Chinach, no to tak. Jeszcze, no bo to już jest taki Orient, a już Japonia, no to już w ogóle. A Indie? No, Kalahari, tak. Jakieś tradycyjne tańce, w ogóle co ona tam robiła? Wiesz, bo to dla większości tak. osób będzie, co ta dziewczyna tam w ogóle robiła, co za jakieś tradycyjne tańce. Więc naprawdę tak, tak. Ja polecam sobie wygooglować, wpisać jakiś tam właśnie tradycyjny taniec indyjski i zobaczyć naprawdę, czym mój dzisiejszy gość się zajmuje, bo to jest naprawdę niezwykły talent, niezwykła sztuka, żeby to ogarniać. Ale powiedz mi w takim razie, czy dla ciebie Indie to rzeczywiście są tylko te wszystkie sztuki performatywne, czy zabytki, ludzie, natura, jedzenie, co jeszcze? Dla mnie no, kultura na pewno, bo ta cała kultura, to wszystko się łączy, wiadomo, że taniec, prawda, z tym byciem na co dzień i to jak oni się zachowują, to jeżeli jesteś hinduską czy induską, jakby to poprawnie mówić, no to jest ci łatwiej tańczyć, no bo masz w sobie te wszystkie naturalnie, prawda, ruszanie głową, a my się musimy tego nauczyć, więc jakby kultura wszelaka na pewno. Mnie interesowały zawsze różne świątynie, żeby zwiedzać, zobaczyć, zabytki. No ja lubię treningi, ja jestem osobą, to dzień rano trening musi być, czy jestem w Polsce, czy jestem w Indiach, czy jestem gdziekolwiek indziej, po prostu musi być, jak nie trening, to porządna joga, jak nie joga, to porządny taniec i to musi być codziennie. Dla mnie z tym zwiedzaniem to tak średnio, że tak powiem, przy okazji, jeżeli miałam możliwość na przykład gdzieś jechać na jakiś festiwal, coś zrobić, zobaczyć przy okazji, to tak, ale tak naprawdę ja dużo nie podróżowałam w celach tak stricte po prostu, żeby zwiedzać zabytki. No i świątynie okoliczne zawsze, okoliczne święta, to mnie zawsze interesowało, gdyż były elementy kultury. W Kerali na przykład bardzo fajne widziałam te jamy, takie, czyli widowiska takie parateatralne, że tak powiem, taneczne. Na pewno muzyka i kultura to jest dla mnie przede wszystkim, jeżeli chodzi no o... No tak, mnie. Ale jak byłaś w Orisie, zwanej Odiszą, no to tak. Te świątynie tam to jest w ogóle... Powiem ci, że wiesz, dla mnie na przykład ta część wschodnia Indii to zawsze był taki teren nieznany. I dzisiaj jak siadłam do tego artykułu, jak zaczęłam czytać, to myślę, Boże, ja nie mogę zrobić 10 punktów, co trzeba zrobić w Orisie, tylko przynajmniej 20. Bo z punktu widzenia chociażby stolicy Orisy, gdzie nazywane jest miastem świątyń, gdzie po prostu jest no, architektoniczne, po prostu wow. Do tego jeszcze świątynia słońca. Konkar, tak. No to... Konarak. No to dla mnie magia, naprawdę. To jest magia. Tak. No właśnie, ale ja mieszkałam przez jakiś czas w Bhubaneswarze, bo moja nauczycielka Odissi już później po prostu mieszkała wtedy w Bhubaneswarze i pamiętam, że było takie niesamowite, jak ja po prostu brałam rower i na rowerze jechałam pomiędzy tymi starymi świątyniami do niej do domu. Jak miałam czas, to jeszcze siadłam przed tą świątynią, tak patrzyłam na te tanterki wyrzeźbione tam na bokach tych świątyń i jechałam, no i tak sobie wracałam i to było takie w ogóle piękne. No, chciałam kiedyś tam sobie jeszcze pojechać, zobaczyć, ale... Ktoś mi tu dzwoni, dobra.
byłam w miejscu Raguraczpur, nie wiem, czy to sobie to czytałaś, taka wioska artystów. I ja tam zaczynałam tak naprawdę i moja praca o Gotipuła, to Gotipuła wywodzą się z tej wioski. Ja z nimi mieszkałam przez parę miesięcy i z tymi dziećmi w jednym takim pokoju na podłodze, każdy koło siebie i z nimi jeździłam na festiwale. Na 5 rano były próby, wstawali na pakałaczu takim we mnie właśnie grali, albo na harmonium i wszyscy zaczynali tańczyć, śpiewać i to było bardzo niesamowite, bo to jakby taka, ta kultura taka naprawdę dogłębna, że tak powiem. No właśnie, jeszcze do tego, no bo tak, mamy właśnie w Orisie to rękodzieło wszelkiego typu i mamy też 62 plemiona, które po prostu wyglądają tak niesamowicie, jak ja zaczęłam ich tam, wiesz, googlować i przerzucać, no to myślę, że spokojnie na jakąś pracę, nawet nie magisterską, tylko jakąś doktorską albo jakąś po prostu książkę by się to nadawało, bo mamy 62 plemiona tylko w jednej Orisie, która jest w wielkości połowy Polski, 40 milionów ludzi i 24% to są właśnie te plemiona wszelkiego typu. I oni w ogóle, i ta biżuteria, i to wszystko. Jak ktoś na przykład kojarzy z Tajlandii te kobiety z... O, okej. Okay. Właśnie biżuteria. Koper, jak to się... Miedziana. No, także... Jak ktoś kojarzy z Tajlandii te kobiety z tymi obręczami na szyjach, no to w tym regionie też takie rzeczy są, więc myślę, że naprawdę, jak ktoś szuka takich etnicznych klimatów, to zdecydowanie do Orisy trzeba się wybrać, tak? No bo do Kerala artystycznie, wiesz, przepraszam, że ci przerywam, oni w tej Orisie właśnie, bo pięknie grają, śpiewają, tańczą, pada citra na liściach palmowych malują, dużo bardzo takich naprawdę pięknych rzeczy tam można zobaczyć i oni cały czas to, mam nadzieję, robią, tak w ogóle. A co do adivasi, oni też cechują się tym, że często mają kobiety tatuaże na twarzy. I na brodzie, na policzkach, albo kropeczki, albo takie paseczki, to też wygląda przekosmicznie, niesamowicie po prostu. Ale tam część chyba plemion nie można odwiedzać, jest chyba zakaz. Bo jednak no i zasmucę cię też, bo właśnie przy okazji pisania artykułu trafiłam na jakiś tekst, że jakiś ogromny eksodus był w czasie pandemii i że oni w obawie właśnie przed różnymi reperkusjami związanymi, wiesz, z jakby całą pandemią, szczepieniami, kwestią tego utrzymywania się z turystów i tak dalej, że tam się to wszystko troszeczkę wzięło i rozjechało. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak zaczniemy wracać do normy, jeśli można tak powiedzieć. To prawda, ale w takim razie no, wynika z twoich doświadczeń, że z ludźmi, z Indusami i w tym Hindusami, że twoje doświadczenia były wszystkie takie, no w zasadzie powiedzieli ci, ok, odbierzemy, zawieziemy, zaopiekujemy, wszystko dobrze i zawsze dobrze. Czy masz jakieś złe doświadczenia, czy raczej tylko takie pozytywne? Nie, wiesz co, nie mam złych doświadczeń wśród tych osób, którymi na przykład tam jeździłam na Tanie, czy na Kalari, czy w ogóle, jakby zupełnie nie. I tak naprawdę dużą część w ogóle bycia w Indiach spędzałam tylko z Indusami, bo teraz i tak jest więcej osób z Polski mieszkających w Indiach, a kiedyś nie było naprawdę. No nie było internetu, żeby nawet się dowiedzieć, kto gdzie mieszka tak naprawdę. Także tak naprawdę nie miałam jakoś nigdy żadnego problemu, ani w Orisie, ani w sumie w tym Bengalu, a na południu to mi się wydaje, że w ogóle jest jakiś taki większy luz. Znaczy jakby mi się wydaje, że nawet do Tamil Nadu, ja lubię Tamil Nadu teraz, bo czuję się bardzo komfortowo. Nie boję się w ogóle autobusem nigdzie w nocy jeździć, bo kobiet jest dużo w ogóle w autobusach i wszędzie. Ale nie miałam nigdy, a nawet w Orisie jeździłam na tym rowerze w nocy. Jakby no, nie miałam nigdy niemiłych doświadczeń. Mhm. Okej, okay. Czyli jednak ten czarny PR, jak ja to nazywam, czyli to wszystko, co słyszymy tam w mediach, twoim zdaniem troszeczkę przesadzone, co? Wiesz co, no właśnie nie wiadomo, większość tych rzeczy to chyba i tak dzieje się w północnych Indiach tak w ogóle, prawda? Tak mi się wydaje generalnie.
No a ja jestem na południu. Na pewno to jest przez to, że jakby wiadomo o tym od razu w telewizji, w gazetach i tak dalej, to tak jest jakby unaocznione i na pewno to jest bardzo niedobre i nie powinno się tak dziać i trzeba uważać na pewno i nie wchodzić w jakieś tam nie wiadomo jakie dziury, bo wchodziłam w różne dziwne miejsca, ale jakby to było i tak w kontekście jakimś takim, wiesz, kultury. I mi się wydaje, że jak szłam, nie wiem, 3 kilometry w nocy przez las Kerali sama, bo mi powiedzieli, że tam jest Tejan i stwierdziłam, chyba mnie całkowicie pogrzało, ale już, no co, już idę. No i doszłam do Tejan, było piękne drzewo, była mała świątynka, ludzie się zebrali, mówię, wow, to jest kosmos w ogóle, co no, pewnie nie było za jakby z innego, innej perspektywy za mądre, że tak powiem, ale jakby nie spotkało mnie nigdy nic złego, może też jeżeli jakby sami, ja się nie wiem, też nie chcę też tak mówić, że chodzi o to, jak się kto ubiera na przykład, prawda? Ale jakby ja jednak jestem tam, to szanuję kulturę i zawsze mi się wydaje, że jakby plemiona z Afryki przyjechały do Polski i chciały nago chodzić po ulicy, no to każdy byłby oburzony, więc jeżeli my przyjeżdżamy z Europy do Indii, no to też jako, w jakiś sposób musimy szanować ich kulturę, tak mi się wydaje. Nie znaczy, że chodziłam w sari, prawda, czy coś takiego, ale po prostu no, nie chodziłam po takich miasteczkach w krótkich spodenkach. Jak mieszkałam w Auroville, no to chodziłam w krótkich spodenkach, ale w miastach, autobusie jednak próbuję tak nie wyróżniać się, że tak powiem. O, no to ciekawe, że poruszyłaś kwestię Auroville. Bardzo proszę, rozwiń tą kwestię, bo ja już o Auroville przyznam, że nieraz pisałam, wielokrotnie, tym bardziej, że dla mnie w ogóle książka, bo ja byłam ze swoją grupą w Auroville, co nie zmienia faktu, że wiesz, jak tam przyjeżdżasz z grupą turystów na godzinkę, no to w zasadzie to jest, wiesz, tak dotkniesz tylko tego Auroville, ale dla mnie książka Katarzyny Boni, po prostu Auroville, to było, wiesz, nagle ilość informacji, które ona tam przekazuje, no szał, po prostu szał, nie? Więc jakie twoje doświadczenia z Auroville? Ja do Auroville zaczęłam jeździć w 2012 roku, kiedy moja nauczycielka Odysseus w Ubany Światu przeprowadziła się właśnie obok Auroville. I to był dla mnie pierwszy moment, kiedy tam pojechałam, ponieważ ona, robiłyśmy projekt taneczny w wielkim baratni, czyli audytorium tam w Auroville i to było bardzo fajne, bo znowu byłam w celu jakimś, zwiedzałam przy okazji, prawda, ale miałam te moje treningi i tam oczywiście znalazłam Kalari Payatu i też chodziłam na treningi z Kalari i tak dalej. I Auroville było dla mnie zawsze czymś takim dziwnym, bo od tamtej pory jeżdżę regularnie do Auroville, po prostu z Chena jeździłam właśnie do mojej nauczycielki co tydzień, na przykład w soboty na taniec, jeździłam zobaczyć różne eventy, że tak powiem, jak oni co roku mają te ceremonie, gdzie palą ten ogień, to wszystko jest takie piękne i tam jest tak ale byłaś, ciekawy. Byłaś w Matri Mandirze w środku, czy nie? Moja droga, ja tam sprzątałam. Ja mieszkałam 9 miesięcy, czy 10 nawet w Auroville. W zeszłym roku, w czasie pandemii jeszcze byłam w Auroville tak naprawdę. Okay. Miałam wielki taki pomysł, żeby zostać w Auroville już po prostu na stałe i tam zamieszkać, być newcomerem i Aurovillianką później, ale w jakiś sposób po prostu to nie wyszło z różnych względów. Teraz jeszcze wstęp dla naszych słuchaczy i widzów. Co to jest Auroville? Dla tych, którzy jeszcze nie doczytali i nie słyszeli o tym. Auroville to jest miasto przyszłości, no bo tylko tak można to nazwać. Jest to takie miejsce, które zostało stworzone w zasadzie na kawałku pustyni nieopodal miejscowości Pondicherry w stanie Tamil Nadu na bazie nauczań guru, który miał swoją taką bardzo wierną studentkę, która nazywa się, jest znana jako matka, która wymyśliła, że trzeba stworzyć na tym Westpadole takie miejsce, gdzie ludzie będą mogli żyć niezależnie od tego, z jakiej kultury, religii, rasy czy w ogóle miejsca na świecie się wywodzą. Więc Indie dały pod Auroville kawałek po prostu ziemi, czyli takie, no w zasadzie to nie jest eksterytorialne, ale takiego miejsca, które niby jest Indiami, ale nie jest Indiami, bo ktoś, kto mieszka w Auroville, no to tak jak powiedziała Karolina, jest Aurovillianinem, a nie jest Indusem.
jakby to się tutaj nie łączy jedno z drugim. No i właśnie, i ci ludzie zaczęli tam ściągać z różnych części świata, sadzić drzewa, budować domy, zajmować się rękodziełem, zbudowali sobie taką wielką, złotą, jak mi to określić? Kulę? No właśnie, to nie jest kula, taką spłaszczoną kulę, która się nazywa Matri Mandir, to jest miejsce, gdzie się chodzi medytować, ale trzeba mieć specjalne zaproszenie. Przepraszam, muszę tu Okej. Prawda, bo mówi tam Auroville, że medytacja jest związana z religią, a Auroville nie jest związane z żadną religią. Dlatego oni próbują nie mówić medytować, żeby to się nie kojarzyło z religią, tylko koncentrować. Okej, więc żeby się nie kojarzyło. Więc jak przyjeżdżacie tam jako goście, czyli turyści, no to jesteście w takiej jakby wiosce, gdzie macie jakieś sklepiki i gdzie zapraszają was do sali, gdzie włączają wam film o tym właśnie, jaka idea towarzyszyła temu i w ogóle wow. I jak to się obejrzy, to już sobie myślisz, ja tutaj zostaję. Naprawdę, czy może być takie miejsce po prostu idealne na tym świecie? No i jak widać, Karolina też tak pomyślała. Tak. No właśnie, tak się wydaje i właśnie to jest ten taki wielki problem. Ja się śmiałam do kolegi, bo będzie kolejna książka o Auroville, nie wiem kiedy, ale będzie. I właśnie śmiałam się do kolegi, że dla mnie to jest taka, Auroville to jest nieznośna lekkość bytu. Jakby nie wiem, czy jakby jest tam coś takiego lekkiego, pięknego, te ogrody, w ogóle wszystko, te projekty ekologiczne, cudowne, ale tam jest coś takiego nieznośnego w tym wszystkim, w jakimś stopniu, że nie jest to takie idealne, jak się wydaje i często jest tak, że może tak będzie ze mną, mi się wydaje, może możliwe, już tak jest, że chcę wyjechać, jak wyjadę, to już tęsknię, jak wrócę, to chcę wyjechać, prawda, stamtąd, że jest cię już po prostu tak pomiędzy. Ale czytałaś tą książkę Kasi Boni? Czytałam. No właśnie, to na dobrą sprawę historia tych mieszkańców pierwszych dokładnie taka jest. Oni by się tam najchętniej pozabijali po prostu wszyscy, ale trzymała ich wspólna idea stworzenia tej galaktyki wspaniałej. Naprawdę magia. To jest takie rzeczy, to są chyba przyznasz mi rację, mogą się tylko w Indiach wydarzyć. Nie ma nigdzie innego miejsca na świecie, gdzie coś takiego mogłoby w ogóle zaistnieć. Tak. No pomysł jest cudowny, te wszystkie, że ludzie dobrej woli się zbierają i tam nieważne właśnie od kultury twojej, z jakiego kraju i tak dalej, to jest takie piękne i no i sam pomysł jest cudowny, no nie ma matki, prawda, nie ma osoby, która by jakoś tym zarządzała i w tym się chyba zaczyna robić problem wielki, no bo kto tu będzie rządził, potem to wszystko się po prostu zmienia. Nie brakowało Indii w tym wszystkim, tak w ogóle. Nie poznałam cudownych ludzi naprawdę w Auroville, ale jakoś czasem miałam takie poczucie, że ale gdzie ja w ogóle jestem, tak naprawdę. Także różnie było, a z drugiej strony właśnie tak jak mówię, że już tęsknię, już sobie myślę, o jak pojadę, to pojadę tam i zrobię to albo coś takiego. Także to jest właśnie takie zawsze dosyć ciekawe, ale co do tego Matri Mandiru, czyli tam gdzie się wchodzi na tą skupić się po prostu, tam jest taki kryształ w środku, taka kula wielka, kryształowa i światło z góry przez taki otwór w tej całej budowli idzie właśnie przez tą kryształ i tam schodzi w dół. I to jest takie piękne i tam jest tak klimatyzacji dużo, czasami za dużo dla mnie, no ale tam zimno mi się wydaje czasem. I są dywany wszędzie, wchodzi się w skarpetkach, to jest takie wszystko bardzo specyficzne, jak w kontekście Indii. Ale właśnie mówię, że ja tam sprzątałam, ponieważ ja tam byłam w Auroville wolontariuszką, uczyłam jogi, kalari, tańca, różnych rzeczy. I dodatkowo właśnie chodziłam dwa razy w tygodniu sprzątać Matri Mandir o godzinie 14. Parę osób chodziło, zwykle to byli ze wschodniej Europy. I dostawaliśmy takie ściereczki na przykład i tak czyściliśmy te, bo to jest marmurami, tak jakby w środku jest wszystko marmurowe, prawda? I czyściliśmy te marmury, tak sobie jeździliśmy i coś tam. I kiedyś moja koleżanka z Polski, która mieszka w Paryżu, przyjechała i to był peak sezon w zeszłym roku, przed pandemią w lutym. I ona nie mogła dostać tego bileciku, żeby wejść do Matri Mandiru. Ja mówię, Marika, ja zapytam, czy ty możesz ze mną przyjść, pomóc mi sprzątać? Tak, a to wtedy zobaczysz po prostu, co to jest. A tam były takie zwyczaje, że na początku czy na końcu mogliśmy wejść i pomedytować sobie, pokoncentrować się w tej przestrzeni.
I właśnie Marika, dobra, no to zapytała, może wejść, no to fajnie, to weszliśmy tam i tam trzeba być cicho, nawet jak się sprząta, więc tam fajnie, spotyka się znajomych, cześć i potem bierzesz tą ściereczkę i tak sobie ten, potem tu i taka Niemka to prowadzi całe te sprzątania i mówi tylko dokładnie. I potem jak wyszłyśmy, to właśnie koleżanka się śmiała, że czuła się jak w szpitalu psychiatrycznym, bo sprzątamy coś, co jest czyste. Więc właśnie i to się codziennie robi, no nie? Więc jakby o co w tym wszystkim chodzi, dla niej to było takie dziwne, że tacy w takim błogostanie, taki spokój, cisza, aklimatyzacja i nikt nie może rozmawiać, nikt do ciebie nie ma jakichś problemów, komentarzy, że robisz coś źle, tylko tak sobie spokojnie, po prostu ściereczką przejeżdżasz ten barur. Ale to czekaj, to Karolina, to mam do ciebie w takim razie takie pytanie, no bo ja mam taki trochę dysonans ze względu na to, że trochę poznałam tej duchowości indyjskiej, no i niektórzy mnie pytają, Ola, a ja to bym chciał, jest módl się kochaj i po prostu do ashramu, no i wiesz, jakby sama wiesz, że z tymi ashramami, no to jest tak bardzo różnie. Czy w takim razie wydaje ci się z twojej aurobilskiej perspektywy, że lepszym wyborem właśnie niż taki typowy ashram byłoby to Auroville i takie sprzątanie tą ściereczką w tym Matrimandirze? No myślę, że to zupełnie są dwie różne rzeczy, trzy i dwie różne koncepcje, no nie? No bo właśnie mamy małą tradycję stuletnią, tysiącletnią, nie wiadomo iloletnią i to też i wszystko jest, zależy od miejsca, ale jednak są to takie, powiedzmy, tradycje tworzone, a Auroville jednak ma to do siebie, że masz tam tą godzinę sprzątania, no ale jednak później jesteś tak, jakbyś był normalnie w jakimś mieście, prawda? Tu restauracja, tutaj pizzeria, tam coś tam, prawda? Więc jakby to jest zupełnie inne klimaty, no i tak jak się mówi, że w tym Auroville to jest jakby praca, twoim pracą, jakby twoją jogą taką jest twoja codzienność. Czyli wszystko to wykonujesz, żeby to z jakimś tam nastawieniem dobrym, poprawnym wykonywać i nie ma tak, że ludzie na przykład się tak naprawdę codziennie sobie siedzą przed domami o danej godzinie, koncentrują się, albo czytają wszyscy te pisma, albo dyskutują o tej filozofii i tym pomyśle i o Sri Aurobindo, bo to on jakby to był też jakby podstawą do tego wszystkiego tak naprawdę dla tej matki. A właśnie często jest tak, mi się już wydawało, że właśnie ludzie, którzy tam mieszkają, już w ogóle nie pamiętają w ogóle jakiegoś tam Sri Aurobindo, niby zdjęcia są wszędzie, ale jakby dużo osób w ogóle już nie wchodzi w tę filozofię i dlaczego to powstało. Więc jakby ktoś, kto interesuje jego pobyt w takim ashramie i w jakiejś społeczności, która jest usystematyzowana, no to jednak to są dwie zupełnie inne światy, bo w Auroville nie ma tej systematyczności, tylko to ty decydujesz, czy ty chcesz, czy nie chcesz i tak dalej. Okej, okay. Ale z punktu widzenia, wiesz, jednak jesteś na wolontariacie, masz poczucie, że jedziesz tam, żeby jednak zmienić też swoje życie, swoje nastawienie, no coś, co jest chyba ideologicznie przynajmniej dużo lepsze niż bycie w ashramie, który gdzieś tam cię ukierunkowuje na tą jedną jakąś wiarę, na tego jednego guru, bo to, co mnie najbardziej męczy i dręczy w tych ashramach, to, że jest zawsze ten jakiś guru. I czy on jest taki rzeczywiście super guru, no to o tym już była też stories, odsyłam do wyróżnionej relacji o hinduizmie, bo ci guru, no sama wiesz, taki Sadguru, czy tam Shri, no różnie to z nimi jest po prostu, więc myślę, że to jest kwestia bardziej, czy wybierzemy ashram, czy wybierzemy Auroville, samodoskonalenia i potrzeby samodoskonalenia się i skupienia się na sobie, tak jak w jodze, tak jak w medytacji, czy też nazwiemy ją koncentracją, niż samego faktu, no właśnie, podążania za jakimś guru. Tak, wiesz co, no właśnie Auroville jest tak bardzo specyficzne, że jeżeli się ktoś tam, warto zawsze tam jechać, zawsze być na wolontariuszem, doświadczysz tego pobytu, ale właśnie to takie, jak ludzie przyjeżdżają tam do Auroville z takim pomysłem, że no, bo tu wolontariat, ja tutaj będę pracować nad sobą i pomogę społeczności, to po prostu najszybciej wyjeżdżają, bo generalnie w Auroville takiego spokoju nie ma umysłu, a im bardziej chcesz mieć ten spokój i być taki
porządku z ludźmi, tym bardziej jakoś jest tak, że po prostu wszystko, ludzie, jakby zaczyna się po prostu konflikty, że tak powiem. I tak, bardzo, i to jest niezwykłe. Dla mnie to była obserwacja tego wszystkiego, jak ja byłam wolontariuszką i w pewnym momencie było tak, że miejsce, w którym pracowałam, no to nagle zaczęłam prowadzić zajęcia, tutaj kupować rzeczy, organizować, wieszać plakaty, jakby wszystko robić. No i jakby koniec był taki, że pani po prostu miała jakiegoś focha, która była tak naprawdę powinna to robić i ona po prostu miała focha i zamiast powiedzieć, no fajnie, dziękuję, to jakby ona się do mnie nie odzywała na przykład. Tak, więc jakby i to była praca za darmo, wiadomo, no nie? Więc jeżeli ty robisz i się poświęcasz swój czas i robisz coś profesjonalnie, bo ja się zajmowałam jogą i kalarii, czyli czymś, co zajmuję od 16 lat i robię to bardzo profesjonalnie, także jakby takie różne rzeczy. Też ludzie się często kłócą o zwierzęta, to kolejny problem, ale też jest to absurd taki, że w Auroville, nie wiem, czy ludzie wiedzą, nic nie należy do nikogo, czyli jeżeli ktoś kupi sobie nawet dom i tam mieszka i ten dom może być dla ciebie, dla twoich dzieci, możliwe, że potem dzieci, prawda, to dopiero ma 52 lata cały Auroville, więc jakby tak w przyszłość jeszcze nie wyszło, ale ten dom tak naprawdę nie należy do ciebie, bo ty jak chcesz się wyprowadzić, wrócić do Europy na przykład, no to zostawiasz dom Auroville i tyle. Więc tak naprawdę ta ziemia nie należy, nawet jak masz ten dom, nie należy do ciebie, tylko do Auroville. I generalnie nic nie należy do nikogo, a ludzie właśnie się kłócą o to, że ktoś sobie gdzieś płot zrobił, tak jak w Polsce możliwe, albo czyjś pies wszedł na ich, koło ich domu, a nie powinien, bo coś tam. Jakby takie bardzo przyziemne konflikty, które dla mnie były no niezwykłe, żeby to obserwować, że to jest tak absurdalne, skoro to do ciebie nie należy, to w jakim ty masz problem w ogóle, prawda? Ale wiadomo, im jesteś dłużej, jak to ludzie mają, jednak się przyzwyczajają i każdy chce mieć jakiś komfort życia i komfort chyba po prostu bycia. Każdy chyba wchodzi w jakiś taki swój pattern, po prostu, w którym został wychowany i tak było i ciężko jest jednak po latach, no bo tak naprawdę to tam nie przyjeżdżają, tam dzieci to jest niewiele, prawda, tylko ludzie, którzy rzeczywiście całe życie gdzieś tam byli, przepracowali, przeżyli i nagle postanawiają zamieszkać w Auroville, no i no właśnie, zderzenie socjalizacji europejskiej na przykład z tym, żeby teraz, no jak to, do nikogo nie należy, w ogóle. Tak, ale właśnie teraz jest też tak, że ludzie przyjeżdżają właśnie rodziny z dziećmi. Bo jak ktoś ma na przykład dzieci, żyje sobie w Europie i zawsze marzył o czymś tam, sobie myśli teraz, no tak, to najlepsze dla dziecka byłoby żyć w takiej komunie, prawda? Bo tam są bardzo, bardzo fajne, ciekawe miejsca dla dzieci, dzieci się bawią w błocie, prawda? Uczą się po prostu tak naturalnych różnych elementów i zabaw, takich przez zabawę po prostu, taką właśnie w naturze. I to jest świetne, więc tak naprawdę ludzie, bardzo dużo jest teraz ludzi też z dziećmi przyjeżdżających, dlatego że to jest dla tych dzieci. I że oni tu będą mieć jakąś pracę i tutaj te dzieci i tak dalej, więc jakby społeczność jest bardzo zróżnicowana, bardzo różnie. Jest dużo tych ludzi starszych i te starsze osoby jak dla mnie były najbardziej ciekawe, bo to są osoby, które te 40 lat temu chodziły na piechotę 12 km z Ponticelli, żeby sadzić na przykład te drzewa. Tam jeszcze nie było nic, ale oni chcieli, oni w to wierzyli, nie mieli nic. I wtedy ci ludzie naprawdę, oni nie mieli nic, bo ja rozmawiałam z nimi i są bardzo, bardzo ciekawymi ludźmi. I oni po prostu wierzyli w to, piekli, mieli bochenek chleba, żeby jeść na dzień i wodę i to było wszystko, a w tym momencie Auroville to jest German Bakery z takimi krosą czekoladowymi, wegańskimi, raw wegańskimi i każdymi innymi, to jest w ogóle cudowne, po prostu niesamowite. Wszystkie pieniądze można na to po prostu wydać, jeżeli ktoś takie rzeczy je, albo różne wszelkie restauracje, jakby to tak się bardzo zmieniło i dlatego różni ludzie tam przyjeżdżają, żeby się osiedlać. Bo dużo osób z Europy by nie przyjechało, gdyby to wyglądało jak ashram, taki najzwyklejszy indyjski, czyli jest sala, jest 6 łóżek, prycz powiedzmy takich bardzo podstawowych, prawda, wspólna łazienka, o godzinie 5:30 pobudka i medytujemy, tak, gramy mantry, robimy jogę, śniadanie jest o 9:00, ale sami musimy nakryć i tak dalej, bo ja też byłam w takich ashramach, także tak to wygląda, prawda, a jednak w Auroville jest właśnie ten luksus już teraz. Domy, piękne domy są po prostu, architektura jest przepiękna tak naprawdę, domki na dachu, które są luksusowymi domkami na dachu, domkami na drzewie,
pięknymi, więc jakby naprawdę społeczność, która tam teraz, ludzie, którzy przyjeżdżają i którzy tworzą tą społeczność, są bardzo, bardzo różni. Mhm, okej. Okay. No, czyli jednym słowem, warto, ale każdy powinien sobie wyważyć to. To w takim razie w tym kontekście, czy wydaje ci się, że Indie to jest takie miejsce, do którego trzeba dorosnąć, do którego trzeba dojrzeć, może bardziej niż dorosnąć, żeby docenić? Ja myślę, że czy to rzeczywiście chodzi o to, żeby dojrzeć czy dorosnąć? Mi się wydaje, że w pewnym sensie każdy różnych rzeczy szuka w życiu, każdy ma swoją karmę. Jeżeli to jest ta twoja karma, no to po prostu przyjeżdżasz albo raz, albo dwa razy, albo trzy razy i zaczynasz to doceniać, jaka tam jest taka ciekawa kultura i rozpięta tak naprawdę poza tymi świeciami, bo każdy przyjeżdża, patrzy, o, świeci, jest brudno. Ale co jest poza tym wszystkim, czemu te świątynie tak wyglądają, bo wiemy, że to jest nauka tak naprawdę, to oparte jest na nauce i na bardzo ciekawych przemyśleniach tak w ogóle. Także czy to tak do tych Indii podchodzić? Ja nie wiem po prostu. Trzeba jechać i zobaczyć, ale właśnie bez nastawienia, bo właśnie tak jak pytałaś mnie na początku, jakie miałam nastawienie do Indii, to ja nie miałam żadnego. I dlatego nic mi nie robiło problemów, sprawiało problemów, no bo ja niczego nie oczekiwałam tak naprawdę. Poza tymi, że treningi, lekcje i tak dalej, no ale to było na poziomie, jaki ja z góry wiedziałam, że będzie. A tak poza tym to jakby mi się, ja jakby też chyba taką osobą trochę jestem, że lubię, że każdy robi swoje, jakby ja nie wtrącam się, ja obserwuję, ale ja robię po swojemu również i też nikt mi się tutaj nie wtrąca, powiedzmy, czy coś takiego, także. To na koniec jeszcze powiedz mi odnośnie kuchni. Twój stosunek do kuchni w Indiach. Ty jesteś wegetarianką, weganką? Ja jestem raw weganką od 9 miesięcy, czyli jem tylko surowe owoce. Marzywa, także tak, i to jest super w ogóle, a co do Indii, to dla mnie też było niesamowite i też dlaczego ja tam lubię być i lubię wracać, bo ja od dziecka nie chciałam jeść mięsa. Ja od dziecka bardzo byłam prozwierzęca, od naprawdę małego i to było niezwykłe i zawsze miałam problem, że potem już jak już wiedziałam, że mogę nie jeść, to mnie zmuszano, że jednak muszę jeść, no i jak już na studia wyjechałam, to przestałam jeść mięso i potem było wow, jest miejsce po prostu, gdzie jak ja nie jem mięsa, to nigdy nie pyta. Nikt mi nie wmusza, nikt po prostu nie dyskutuje. Ja jeszcze jestem taka, jak jadłam w Indiach, no to nie jadłam jeszcze cebuli ani czosnku, czyli taki dżaj, dżiniski. Tak, właśnie, więc jakby to dla mnie było wow, ja mam taką swobodę i nie muszę się tłumaczyć. I to jest w ogóle takie przyjęte i nawet szanowane to, że ja nie jem tych zwierząt, prawda, i nie używam żadnych skórzanych rzeczy. I dla mnie to jakby w tym kontekście właśnie było niezwykłe. A co do kuchni, no to ja generalnie nie jadłam nigdy dużo, więc chętnie jadłam to, co tam było. Ja raczej takie typu idli, dosa, czyli południowoindyjskie, różne takie naparze rzeczy najbardziej mi, że tak powiem, smakują. Plus oczywiście sosik ostry może być, kokosowy i takie tam rzeczy, takie rzeczy jadłam. Jakby więc. Ja po prostu jak jeździłam do Indii na samym początku, no po prostu nie miałam pieniędzy, nie stać mnie było, żeby sobie coś nie wiadomo co tworzyć, kupować chleb. Kiedyś był drogi taki chleb, prawda, taki tostowy i kupować jakieś, nie wiem, sery czy coś takiego. Więc raczej jadłam tak lokalnie, no bo wtedy można zjeść sobie idli za 20 rupi, czyli za polską złotówkę i masz śniadanie z głowy, prawda? Więc jakby dokładnie. Ja tam się przejmowałam. Dokładnie. Sery, pocieszę cię, nic się nie zmieniło, wszystko jest tak drogie, jak było. Także wiesz, jak raz na miesiąc kupisz ten kawałek sera, tak wiesz, ten powiew Europy po prostu, nie? No niestety, no ale mniejsza o to. W takim razie okej, okay. Na koniec jakieś takie jedno, dwa zdania podsumowania. Dlaczego uważasz, że każdy powinien tych Indii spróbować, wybrać się, pojechać, zobaczyć? Myślę, że w Indiach jakby każdy nawet lubi je czy nie lubi, to w jakimś stopniu doświadcza siebie samego. Bo jak pojedziesz, jedni się złoszczą, ale tak naprawdę na co się złoszczą? Właściwie to jest kraj, do którego przyjechali i tu kraj jest jaki jest, to oni mają problem tak naprawdę. Więc mi się wydaje, żeby odkryć siebie i właśnie potem polubić czy nie polubić, ale myślę, że to jest takie bardzo otwierające to, że jesteśmy też tutaj przyzwyczajeni w Europie do jakichś tam standardów życia i nam się wydaje, że tak wszyscy już powinni żyć i tak dalej.
dalej, ale jak widzimy, jakby też ludzi biedniejszych i takich skromnie żyjących, którzy też nie muszą być do końca bardzo biedni tak naprawdę, ale myślę, że to otwiera nam umysł i akceptację innych ludzi, innych kultur i sposobów bycia, więc myślę, że na pewno warto zwiedzać i chociaż raz pojechać do nich. Pewnie, bardzo się z tym oczywiście zgadzam, bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Karolina. Moim gościem była Karolina Szwed, która, no cóż, trzeba obejrzeć i po prostu od początku posłuchać, żeby dowiedzieć się o niej więcej. W razie czego też odsyłamy na Karoliny profil, gdzie niektóre zdjęcia trochę więcej, myślę, że o niej powiedzą. No i cóż, no, do zobaczenia w świecie, w Indiach. Może się uda. Tak, ja dziękuję bardzo, też bardzo mi było miło porozmawiać o Indiach i sobie tak przypomnieć wszystko. Odświeżyć. Już czekasz, już kiedy się otworzą i przyjedziesz. Tak, i mam nadzieję właśnie, że się spotkamy po aurę, więc się może oprowadzę. Okej, okay, może w końcu wejdę do Matri Mandiru do środka, nawet z tą ściereczką, nie ma problemu. Dzięki i do zobaczenia. No pa, cześć.